Moi drodzy, nadzieja dla tych, którzy usuwają fragment słowa ze słowa, to jest możliwe. A jak podchodzić do tego, że zły się wciska wszędzie? Ta ikonka dzisiaj, przez którą wielu wyśmiewa księdza Kostrzewę, trochę zajmiemy się tym, co jest głównym zadaniem Kościoła, ale najpierw idziemy do Jezusa. Przychodzimy dzisiaj, Panie, by powiedzieć tak, działaj, przemieniaj nasze życie. A w 274 punkcie katechizmu Kościoła katolickiego czytamy: nic nie może tak umocnić naszej wiary i naszej nadziei, jak głębokie przekonanie wyryte w naszych duszach, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Jeśli nasz rozum przyjmuje myśli o Bożej Wszechmocy, z łatwością, bez żadnego wahania uzna to wszystko, co następnie przedstawi nam do wierzenia credo. To, co najważniejsze, najbardziej niezrozumiałe i najznioślejsze, wykraczające poza zwyczajne prawa natury. Dziękujemy Ci, Panie, za ten cytat w katechizmie Kościoła katolickiego z katechizmu rzymskiego, który pokazuje nam tak wiele ważnych rzeczy. Amen. Posłuchajmy słowa. Nie uznajcie, że przyszedłem obalić prawo lub proroków. Nie przyszedłem obalić, ale wypełnić. Amen, mówię wam, aż przeminie niebo i ziemia, jota jedna lub jeden rożek nie przeminie z prawa, aż wszystko stanie się. Który jeśli więc rozwiązałby jedno z przykazań tych i najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym nazwany będzie w Królestwie Niebios. Który zaś czyniłby i nauczałby ten wielkim, nazwany będzie w Królestwie Niebios. Dajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dla nas środa to także moment, w którym wpisujemy intencje w komentarzach, no ale po kolei. Dzisiaj słowo mówi najpierw w Księdze Powtórzonego Prawa o Mojżeszu i znaczeniu prawa, tego prawa danego od Pana Boga, by inni Pana Boga poznali, bo tak można by było podsumować jednym zdaniem tę wypowiedź z 4 rozdziału od 5 do 9 wersetu. Także w pierwszym wersecie mowa, że to właśnie Mojżesz mówi o tym. Potem w psalmie 147 za chwilę słyszymy o tym, że Bóg zsyła na ziemię swoje polecenia, a szybko mknie Jego słowo. To, co jest taką subtelnością, zsyła, a nie zsyłał. Chciałbym się dodać to, co mówi święty Augustyn, że Bóg działa, a nie działał. Bóg mówi, a nie mówił, jakbyśmy go zawężyli. Chciałbym się dodać za chwilę to, co powiedział Pan Jezus. Duch Święty was nauczy wszystkiego, a nie nauczył wszystkiego. Więc ten proces jest otwarty. Ten proces to jest nieustanne poznawanie, to jest nieustanna formacja, to jest nieustanne wzrastanie. I dopiero potem, słuchajcie, przechodzimy do Ewangelii, która jest dość mocno pokazująca nam różnicę wobec ludzi, którzy niestety pewne prawa redukują, pewne prawa wyrzucają, pewne prawa zawężają do swoich interpretacji. Natomiast Jezus jakby szybko przychodzi z odpowiedzią, że nadzieja jest nawet dla tych, którzy znoszą jakieś przykazania. Czy to jest zachęta do znoszenia jakichś przykazań? No oczywiście, że nie. Tylko wiecie, jak ktoś mówi, no ale tamta denominacja usunęła list świętego Jakuba z Pisma Świętego, bo nie chce teraz przy wydaniu nowego Pisma Świętego, żeby list świętego Jakuba był w kanonie ksiąg Pisma Świętego. No, czy oni będą zbawieni? Moi drodzy, nie nam zajmować się tym, czy oni będą zbawieni, czy nie. Nam mowa wobec tej całej sytuacji przypominanie czy pokazywanie, że tak być nie powinno. Nie powinno się usuwać ksiąg Pisma Świętego tylko dlatego, że komuś to do doktryny nie pasuje. Niemniej jednak jest nadzieja, która płynie nawet z tego, że Jezus
nawet tych, którzy coś podobnego robią. Nie znamy ich motywacji. Dlaczego tak robią? No, ktoś, słyszałem taką interpretację, że list świętego Jakuba dość mocno pokazuje uczynki jako odpowiedź na miłość Boga i rzekomo zaburza trochę rozumienie łaski. W mojej ocenie tam nic nie jest zaburzone. W mojej ocenie to jest po prostu kwestia uznania z jednej strony, że łaską jesteśmy zbawieni, a uczynki są konieczne do tego, żeby zwyczajnie potwierdzić to, że to zbawienie przyjmujemy. Zresztą o tym mówi Pan Jezus, mówiąc, byłem głodny, byłem spragniony. To są uczynki, jakby nie patrzeć, pomimo tego, że zbawienie jako dar tego usprawiedliwienia nas, czyli bo tutaj zbawienie i odkupienie dla nas katolików ma znaczenie, w sensie jesteśmy odkupieni, czyli zbawieni przez Chrystusa już, ale jeszcze nie do końca zbawieni przez to, że zbawienie nabywamy w pełni przez to, że spełniamy uczynki, czyli odpowiadamy na tę miłość. Dlatego święty Paweł mówi, że pokaż mi swoją wiarę, tak? Bez uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z uczynków. Myślę, że to rozumiemy. No i tutaj znowu jakby zostajemy przywołani do pionu. Mamy się zająć swoim życiem. Czy to nie oznacza, że nie mamy brać udziału w jakichś dyskusjach, że nie mamy odpowiadać na jakieś pytania? Oczywiście, że mamy. Słuchajcie, ja na ostatnich misjach, które prowadziliśmy, miałem masę pytań dotyczących najróżniejszych aspektów naszej wiary. Najróżniejszych aspektów kwestii dotyczących tego, jak w tej wierze wzrastać, jak to zrobić, żeby się z jednej strony złu nie dać, ale z drugiej strony, żeby się w dobrym rozwijać. Mnie te pytania niesamowicie cieszyły. Dlaczego? No bo nagle się okazało, że jest także zainteresowanie sprawami dotyczącymi życia duchowego i tego, w jaki sposób te rzeczy z tego świata mogą wpłynąć na nas, chociażby w kontekście tego, jak będziemy się zachowywać, co będziemy robić, kiedy staniemy się nieczyści. No bo przecież jeżeli na przykład jest dookoła nas tyle zagrożeń duchowych, tyle najróżniejszych spraw, no to tak pierwsza myśl, obudować się dookoła, nie wyglądać z domu i strzec się wszelkimi możliwymi sposobami przed złem. Ale Jezus jakby na pierwszym miejscu wcale nie pokazuje, że mamy strzec się przed złem, że mamy w tym momencie się właśnie gdzieś zamknąć. Tylko Jezus mówi o tym, że my mamy wyjść z dobrą nowiną na zewnątrz, że my mamy zanieść dobrą nowinę, która będzie nas dodatkowo przemieniała przez sam fakt niesienia jej. Myślę, że to jest bardzo ważna dla nas podpowiedź, bardzo ważne światło na nasze życie w kontekście w ogóle wszystkiego, co robimy, w jaki sposób idziemy, którą stroną, którą drogą idziemy. No właśnie. Więc ktoś ostatnio pokazał mi to, co użyłem dzisiaj jako ikonki, ksiądz Kostrzewa, który jest wyśmiewany z powodu odniesienia w jakimś tam starym artykule szukania diabła w klockach Lego. No moi drodzy, jeszcze raz, nic z zewnątrz nie wchodzi w nas, co uczyni nas nieczystym, mówi Jezus. Czy to oznacza, że jeżeli, nie wiem, mamy w jakiś tam sposób do czynienia z okultystycznymi przedmiotami, na przykład kartami Tarota, czy innymi rzeczami, że one nie mają na nas wpływu? No, jednak rytuał egzorcysty mówi w czwartym punkcie, że Bóg, że zły duch działa nie tylko na ludzi, ale także na przedmioty i na miejsca. Więc tutaj z jednej strony nie możemy demonizować, bo stajemy się dość śmieszni, kiedy diabła przysłowiowo widzimy wszędzie, bo w tym może być diabeł, niektórzy mówią, w tym może być diabeł, a w tym jeszcze ktoś dostrzega jakieś symbole masońskie i tak dalej, i tak dalej. Bo my będziemy tak zalęknieni, że właściwie zrobimy to, o co diabeł nas prosi. To znaczy będziemy budować nie na miłości, ale na lęku. Natomiast jeżeli ja odrzucam to, co jest dziełami szatana, tak? Jeżeli ja odrzucam, wiedząc, że coś jest konkretnie, ewidentnie poświęcone jemu, nie chcę z tym mieć nic wspólnego, tak?
dużo większy problem przecież wielu mężczyzn ma z pornografią, z tym, żeby kasety pornograficzne, płyty, przepraszam, jakieś pornograficzne, czy strony internetowe pousuwać, które gdzieś tam sobie pozapisywali, czy filmiki, które sobie pościągali na telefony. Niż to, że będzie ktoś szukał diabła w tych szczegółach, mówiąc, że tu jest diabeł, czy tam jest diabeł. Więc pamiętajmy o tym, żeby nie ulec temu, o co diabłu chodzi. A jemu chodzi o coś bardzo konkretnego. O to, żebyśmy skoncentrowali naszą uwagę nie na tym, co jest jedynym zadaniem Kościoła. A jedynym zadaniem Kościoła jest co? Ano jest to, że ma nieść Jezusa. Diabeł doznaje czci, mówiliśmy sobie na którymś tam filmiku, kiedy my tak naprawdę gubimy się w tym, co jest pierwsze. Kiedy my walczymy ze złem, nigdy zła nie pokonamy w taki sposób, jakbyśmy sobie to opracowali strategicznie, wyrywając konkol z pszenicy. Wyrwiemy po pierwsze pszenicę, a po drugie zrobimy dokładnie odwrotnie od tego, co prosił Jezus. Więc siejmy bez opamiętania, siejmy ziarno. Siejmy ziarno, by nie pozostawało ono w naszych rękach, bo wtedy no, to ziarno się zmarnuje. Siejmy ziarno. O, może tyle dzisiaj. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Do zobaczenia, jak Buda, jutro.